futbol uczy współpracy w grupie, także każde dziecko jak najbardziej powinno ten sport uprawiać. Na naszych zajęciach tak naprawdę są to zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej. Naszym celem przede wszystkim jest zachęcić te dzieci do aktywności fizycznej, która jest w życiu codziennym bardzo potrzebna. Te dzieci potrzebują ruchu, potrzebują się wyszaleć. Na nasze zajęcia zapraszamy dzieci już od trzeciego roku życia. Na takich zajęciach dziecko uczy się współpracy w grupie, ćwiczy swoją koordynację już od najmłodszych lat, co jak najbardziej jest wskazane. W dzisiejszych czasach, w dobie komputerów, telefonów, dzieci w domu najczęściej przesiadują przy tego typu urządzeniach. W przedszkolach też nie zawsze te zajęcia są odpowiednio przygotowane. U nas te zajęcia są zorganizowane, zapraszamy wszystkie dzieci, gdzie będą mogły się wyszaleć, współpracować w grupie, nauczyć się zdrowych nawyków, jak nawadnianie organizmu chociażby podczas wysiłku fizycznego oraz zasad fair play. Tak naprawdę w naszych zajęciach każde dziecko może ćwiczyć z nami. Nie robimy tutaj żadnej selekcji. Rodzic może przyjść z dzieckiem i ćwiczyć tak naprawdę i zobaczyć, jak to dziecko sobie radzi, a na pewno ta progresja będzie z czasem widoczna. Dziecko potrzebuje czasu, żeby zaaklimatyzować się w grupie, poznać trenera. I to jest tak naprawdę najważniejsze. Tutaj predyspozycje to dopiero w późniejszym czasie. Nina, powiedz mi, ile masz lat? 5,5. A ty, Krzysiu? 5,5. Będę miał 6. Super. Od dawna trenujecie piłkę nożną? Tak. Nie pamiętam. Nawet nie pamiętam od jak dawna. Od 3 lat. Super. A lubicie grać w piłkę? Tak. A zaczynaliście jak? Z tatą, z mamą? Ja zaczynałem z tatą. Pamiętam z kim. Przychodzicie na zajęcia codziennie, co tydzień? Co tydzień. I lubicie te zajęcia? Tak. A co lubicie na tych zajęciach najbardziej? Mecze. Mecze. Też mecze. A powiedz, Nina, czy ty chcesz zostać słynnym piłkarzem? Nie. A kim chcesz zostać? Piosenkarką i tańczynką. A ty, Krzysiu, chcesz zostać słynnym piłkarzem? Tak. Tak. A kto jest twoim idolem? A co to idol? No, ktoś, na kim się wzorujesz, kogo lubisz, jakiego piłkarza lubisz? Lice. A ty masz takiego ulubionego piłkarza? Mm.